teraz, moi drodzy, zbliżamy się do stoiska Bullitt Group, czyli producenta smartfonów CAT. Smartfonów i telefonów oraz innych urządzeń o podwyższonej wytrzymałości. I to właśnie takie inne urządzenie o podwyższonej wytrzymałości jest tegoroczną premierą CAT-a na MWC. Mowa o pancernym, wodoszczelnym routerze. O, proszę bardzo. No i oto mam już w ręku nowe dzieło CAT-a i jedyną premierę tej marki na MWC, bo tak jak już zasygnalizowałem, smartfony i telefony tej firmy dobrze znamy. Oczywiście są na stoisku, zobaczycie je za moment, ale na razie przyjrzyjmy się temu routerowi, bo to jest dosyć ciekawy sprzęt. Prawdopodobnie jeden z pierwszych i o ile w ogóle nie pierwszy tej kategorii sprzęt, wzmocniony, wodoszczelny, pogodoodporny. Modemik ten może obsługiwać do 32 urządzeń jednocześnie, czyli udzielać im internetu. Oczywiście w 5G. Z rzeczy ciekawych ma wbudowaną baterię 5300 mAh, a baterię można wyjmować z tego sprzętu. Zatem urządzenie jest pomyślane tak, żeby służyło, myślę, zdecydowanie dłużej niż typowy smartfon. No bo wiadomo, że routera raczej nie wymieniamy co roku, raczej kupujemy taki sprzęt cicho na dłużej, więc w sumie chyba dobry pomysł. Urządzenie dopiero wejdzie na rynek, z tego też względu jeszcze nie jestem w stanie podać Wam jego szacowanej ceny. Jak widzicie, jeszcze tu jest miejsce na naklejkę, także to jest sprzęt naprawdę bardzo mocno premierowy tutaj.